Jakie były najśmieszniejsze sytuacje, w których wasi klienci zażądali rozmowy z kierownikiem? Moja przyjaciółka miała taką sytuację, gdzie zdenerwowała pewną kobietę swoim zachowaniem, przez co wściekła zażądała rozmowy z menadżerem. Dziewczyna tylko wzruszyła ramionami i z obojętnością zawołała kierownika. Gdy tylko się pojawił, klientka wrzasnęła, że moja koleżanka powinna zostać zwolniona. Mężczyzna zrobił zdezorientowaną minę i rzekł. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. To ona jest tu właścicielką. Podczas jednej ze zmian jakaś kobieta zaczęła się kłócić o kupon, przez co kasjerka mnie zawołała. W normalnych okolicznościach zaakceptowałabym ten bon, lecz ona wyzywała drugą pracownicę, twierdząc, że jest niekompetentna. Z tego powodu uznałam, że nie ma mowy, na pewno jej nie pomogę. Klientka wściekła się jeszcze bardziej i zażądała rozmowy z menadżerem. Przykro mi, menadżera dzisiaj nie ma, ale jest jego zastępca, poinformowałam. W takim razie to z nim chcę porozmawiać, syknęła złośliwie. Ja nim jestem, a kupon jest nieważny, odparła nie kryjąc przy tym satysfakcji. Po prostu świetnie, warknęła i wyszła, zostawiając zakupy na ladzie i mam rocząc, że już nigdy więcej tutaj nie wróci. Kasierka cały czas była opanowana, lecz ja nie jestem najlepsza w kontrolowaniu emocji, więc podsumowałam, Olać ją, nie potrzebujemy takich klientów. Pewien mężczyzna wszedł do recepcji, w której akurat miałam zmianę. Zapytałam się go, w czym mogę mu pomóc, jednak on kompletnie mnie zignorował. Po kilku kolejnych próbach w końcu odparł, że chciałby porozmawiać z kimś starszym. Właśnie w tamtym momencie zjawiła się osoba z personelu, która wyraźnie miała więcej lat niż ja. Klient uznał, że musi pomówić z kimś, kto tutaj rządzi. Wtedy pracownik wskazał na mnie i rzekł: Tutaj stoi właścicielka. Jestem właścicielem budynku, w którym siedzibę ma firma, którą również zarządzam. Znajduje się on w nowoczesnym kompleksie, który składa się z wielu podobnych obiektów. Za naszym wieżowcem stoi kontener na śmieci który jest opróżniany dwa razy w tygodniu. Ogrodzony jest płotem, a za nim znajduje się parking innego przedsiębiorstwa. Jakiś czas temu zrywałem w mieszkaniu wykładzinę i każdego wieczoru przyjeżdżałem do pracy, aby wyrzucić jakąś jej część. Dzień przed wywozem odpadów zauważyłem jakiegoś kolesia palącego przy swoim samochodzie. Godzinę później wsiadłem do auta i nagle ktoś podjechał do mnie z piskiem opon i wrzasnął, że ma mnie odjeżdżać. Okazało się, że to był ten sam mężczyzna. Krzyczał na mnie, że zaraz wezwie policję, ponieważ widział, jak wrzucam śmieci do firmowego kontenera. Zapytałem, dlaczego go to obchodzi, a on odparł, że korporacja zatrudniła go do przeprowadzenia kontroli. Gdyby faktycznie tak było, to ja musiałbym odpowiadać za zlecenie mu tego zadania. Poprosiłem, aby powiedział mi, z kim na ten temat rozmawiał, a on odparł: Nie znam jego nazwiska, ale miał na imię Fred. Żaden Fred nigdy u nas nie pracował. Zablokował mi wyjazd, a po chwili usłyszałem wycie Syren. Już tu są, masz przewalone, wypalił. Zbliżył się do nas radiowóz, z którego wysiadł policjant i zwrócił się do mnie. Hej stary, w czym problem? Hej Andy, nie jestem pewien, ale ten facet wtargnął na moją posesję. Odparłem z satysfakcją. Mina momentalnie mu zrzedła. Nie wniosłem oskarżeń wobec niego. Zwłaszcza, że nigdy więcej go nie widziałem. Nie mam pojęcia, co było z nim nie tak, ale policja spisała jego dane, przez co poważnie się wystraszył. Dziesięć lat temu byłam kierowniczką w Bath and Body Works, w któreś święta jakaś klientka naskoczyła na jedną z sezonowych pracownic. Dosłownie darła się na nią tylko dlatego, że nie mieliśmy więcej miętowych balsamów do ciała. Podeszłam do nich i poprosiłam dziewczynę, aby zajęła się obsługą kasy. A ja w tym czasie porozmawiam z kobietą. Wtedy zaczęła na mnie krzyczeć, uparcie twierdząc, że mamy ten produkt na magazynie. Żądam rozmowy z menadżerem. W końcu padło z jej ust: Proszę pani, to ja jestem menadżerką, a ten balsam jest bardzo popularnym produktem. Nie została nam już ani jedna sztuka, podobnie jak w przypadku innych sklepów w okolicy. Może pani spróbować zamówić go przez internet, lecz wątpię, aby był jeszcze dostępny. Życzę miłego dnia. Na moje słowa zrobiła się cała czerwona ze złości i domagała się numeru do działu obsługi klienta, aby złożyć skargę. Nie rozumiem, jak można się zachowywać w ten sposób i to jeszcze w wigilię. Kiedy byłem w siłach powietrznych, któregoś dnia zorganizowaliśmy piknik. Wraz z kilkoma innymi osobami byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie wydarzenia. Kiedy wszystko było gotowe, po prostu staliśmy i czekaliśmy, aż zjawią się ludzie. Nagle podszedł do nas jakiś mężczyzna. Wyglądał, jakby miał około 25 lat, lecz jak się później okazało, był po czterdziestce. Przedstawił się jako nowy dowódca grupy operacyjnej i dosłownie był u nas dopiero pierwszy dzień. Kilka minut później zjawił się major, który powiedział Słuchajcie, dzisiaj przyjdzie nowy dowódca grupy operacyjnej. Zachowujcie się najlepiej, jak tylko potraficie, bo słyszałem, że niezły z niego dupek. Wszyscy momentalnie zamarliśmy i posłaliśmy mu wymówcze spojrzenie. Z kolei mężczyzna uśmiechnął się, wyciągnął w jego kierunku rękę i rzekł Cześć, jestem Dubkiem, ale możesz mi mówić, pułkowniku. W zeszłym roku byłem menadżerem w stoisku z kawą, które znajdowało się w sklepie należącym do dużej krajowej sieci. Był to dosłownie mój ostatni dzień pracy, więc tak naprawdę niczym się już nie przejmowałem. Mój przełożony bardzo mnie lubił i wystawił mi referencję, dlatego nic mnie nie obchodziło. Gdy ktoś się do mnie uśmiechnął, to dostawał kawę za darmo, a grzeczne dzieci dostawały bezpłatne ciastka. Godzinę przed zamknięciem pojawiła się chyba najgorsza klientka, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia. Najpierw zamówiła napój, a potem kazała mi go przerabiać z jakieś cztery razy. No cóż, z tym napojem wciąż coś jest ewidentnie nie tak. Spieszę się, więc poproszę o zwrot pieniędzy, wypaliła. Za każdym razem robiłem je perfekcyjnie, więc wiedziałem, że chciała wyłudzić darmową kawę. Spojrzałem się poważnym wzrokiem prosto w jej oczy i oświadczyłem, że nie zwracamy kosztów za prawidłowo przyrządzone zamówienia. Zdenerwowana kobieta odwróciła się i wyszła, a po około 40 minutach dostałem telefon. Byłam dzisiaj w państwa kawiarni i barista był wobec mnie bardzo chamski, usłyszałem w słuchawce. Kilka pracowników miało dzisiaj zmianę. Czy mogłaby pani opisać jego wygląd? zapytałem. Łysy mężczyzna z brodą, odparła. W takim razie to byłem ja i przykro mi, że uznała pani, że jestem chamem, bo nie dałem się oszukać. Chcę rozmawiać z menadżerem, wrzasnęła. Kretynko, to ja jestem menadżerem, powiedziałem krótko, po czym się rozłączyłem. Do dzisiaj nie mam pojęcia, jak dalej potoczyła się ta sprawa, ale w sumie mnie to nie obchodzi. Mimo wszystko, ta 30-sekundowa rozmowa sprawiła mi dużo satysfakcji. Kiedy miałam 19 lat, awansowałam na menadżera sali w restauracji, w której pracowałam od 15 roku życia. Gdy w pracy nie było mojego przełożonego, który odpowiadał za cały lokal, byłam tam jedynym kierownikiem. Przynajmniej raz w tygodniu przychodziła do nas pewna kobieta, która miała w zwyczaju zamawiać zupę z małży, a po jej zjedzeniu narzekać, że została przyrządzona inaczej niż ostatnio. Oczywiście zawsze chciała dostać zwrot kosztów. Nie wiem dlaczego, ale drugi menadżer za każdym razem jej ulegał. Strasznie mnie denerwował ten fakt, zwłaszcza, że od samego początku mieliśmy ten sam przepis, którego kucharze dokładnie przestrzegali. Nie mogłam się doczekać, aż klientka wypróbuje swojej sztuczki na mnie. W końcu któregoś dnia, gdy zarządzałam lokalem sama, podeszła do mnie kelnerka i zgłosiła, że ktoś domaga się darmowego posiłku w ramach rekompensaty. Podeszłam do stolika kobiety, a ona od razu wypaliła. Ostatnim razem miałam tutaj o wiele więcej warzyw. Nie płacę za to. Proszę pani, od zawsze przyrządzamy tę zupę dokładnie w ten sam sposób i obie doskonale o tym wiemy. Więc albo pani za nią zapłaci, jak porządny człowiek, albo dostanie pani posiłek za darmo, ale już więcej pani nie obsłużymy. Na moje słowa wrzasnęła, że żąda rozmowy z menadżerem. Prawie wybuchnęłam śmiechem niczym złoczyńca w filmach, gdy poinformowałam ją, że właśnie na niego patrzy. Przez kilka kolejnych minut próbowała się ze mną kłócić, aż w końcu się poddała, uregulowała rachunek i nigdy więcej nie wróciła. Gdy mojego przyjaciela pytają o rozmowę z menadżerem, udaje się on na chwilę na zaplecze, po czym wraca i pyta, w czym może pomóc. Kiedyś skontaktował się ze mną rekruter w sprawie pracy w moim własnym zespole, w którym byłem menadżerem do spraw rekrutacji. Powiedziałem mu, że opis stanowiska wygląda całkiem znajomo dokładnie tak, jakbym ja go napisał. Kiedyś byłam zastępcą kierownika w bibliotece i oznaczało to, że byłam na trzecim miejscu w hierarchii. W momencie, gdy mój menadżer był nieobecny, to ja musiałam zarządzać budynkiem. Pewnego razu zjawiła się kobieta, która zaczęła narzekać na naszą politykę. Nie pamiętam, o co dokładnie jej chodziło, ale wyobraźcie sobie sytuację, w której jakaś baba wścieka się, że nie chcecie ustalić pod nią zasad placówki. W końcu zażądała rozmowy z kierownikiem. Uśmiechnęłam się i powiedziałam, że nie ma problemu. Odwróciłam się, jakbym miała po kogoś pójść, ale nagle dokończyłam obrót i złapałam się za rękę. Popatrzyła się na mnie, jak na nienormalną, podczas gdy ja się przedstawiłam jako kierowniczka i zapytałam, w czym mogę pomóc. Klientka odeszła w złości i po kilku minutach wróciła z innym pracownikiem. Wyjaśniła, że domaga się wyjaśnienia swojego problemu z osobą, która tutaj rządzi. Tego dnia mojego przełożonego nie było, więc to ja byłam odpowiedzialna za placówkę. Nigdy nie zapomnę jej miny, gdy pracownik zaprowadził ją do biura menadżera, w którym siedziałam ja. Stanowczo poinformowałam ją, że nie zamierzamy zmienić polityki pod nią, po czym życzyłam jej miłego dnia. To był jedyny raz, gdy zdarzyła mi się taka sytuacja, ale było całkiem zabawnie. Kiedy miałam 20 lat, pracowałam w sklepie, do którego zadzwoniła jakaś kobieta. Podniosłam słuchawkę i rzekłam: "Dzień dobry, w czym mogę pomóc?". "Chcę porozmawiać z kimś dorosłym", odparła krótko. "W porządku, zaraz jakiegoś znajdę", zrobiłam chwilę pauzy. "Dzień dobry, w czym mogę pomóc?", powtórzyłam. Klientka nie była zadowolona, za to mój menadżer był wyraźnie rozbawiony. Mój menadżer pochodzi z Jamajki i pewnego razu pomagał mi naprawić kasę. Wtedy pojawiła się pewna kobieta, którą poprosiliśmy, aby udała się do drugiego stanowiska, ponieważ ze względu na awarię nie możemy jej skasować. Ona z kolei uparła się, że poczeka, lecz po około pięciu minutach zaczęła się denerwować. Mój przełożony powiedział jej, aby się uspokoiła i cierpliwie poczekała kilka minut, aż wszystko będzie działać. Wtedy ona wrzasnęła: Żądam rozmowy z kierownikiem. Nie mam zamiaru dyskutować z kimś, kto ledwo mówi po angielsku. Co z tego, że angielski mężczyzny był perfekcyjny, tylko po prostu mówił z akcentem. Popatrzył się na nią zszokowany i powiedział najwolniej, jak się tylko dało: Proszę pani, to ja jestem tutaj menadżerem. O mój Boże, w takim razie nigdy więcej tutaj nie wrócę, warknęła zbulwersowana i czym prędzej wyszła. Gdy byłem po dwudziestym roku życia, wciąż wyglądałem, jakbym dalej chodził do liceum. W tym czasie zarządzałem akademikiem, który należał do mojej uczelni. W końcu nadszedł początek roku akademickiego i działy się wszystkie standardowe rzeczy. Wszędzie było mnóstwo płaczących rodziców i studentów, a niektórzy pierwszoroczniacy próbowali przemycić rzeczy, których zabraniał regulamin. Nagle moim oczom ukazała się kobieta, która wyglądała na taką, która lubi robić problemy. Podeszła do jednego z moich pracowników i zażądała innego pokoju, bo jej córeczka tego potrzebuje. Nieustannie wrzeszczała na cały budynek i obrażała personel. W końcu krzyknęła, że chce rozmawiać z menadżerem. Zbliżyłem się do nich, przedstawiłem i zapytałem, w czym problem. Kobieta nie mogła uwierzyć własnym oczom, jakim cudem ktoś tak młody mógł być kierownikiem. Cały czas powtarzała, że mamy jej przyprowadzić prawdziwego menadżera, więc wyjąłem moją kartę, aby udowodnić jej, że to ja sprawuję to stanowisko. Ta jednak jeszcze chwilę coś wykrzykiwała, aż w końcu odeszła zbulwersowana. Kilka godzin później zapukała do mojego pokoju i przeprosiła za swoje zachowanie. Powiedziała, że była zestresowana przeprowadzką swojej córki i emocje wzięły górę. Podziękowała mi także, że pomimo jej nastawienia, cały czas traktowałem ją z szacunkiem. Niedawno mój współpracownik doświadczył dosyć interesującej sytuacji. Pracuję na morskiej platformie wiertniczej i tego dnia miałem opóźnienie w locie helikopterem na instalację. Z tego powodu rozdano nam kupony na posiłek oraz zorganizowano transport, abyśmy mogli udać się na śniadanie. W autobusie mój kolega zaczął rozmawiać z jakimś nieznajomym. Więc czym się tak właściwie zajmujesz? zapytał mężczyzna. Niczym, wypalił z obojętnością mój znajomy. Nie no, pytam poważnie: co tak naprawdę tutaj robisz? ponowił pytanie, śmiejąc się przy tym. Serio nic nie robię i jestem w tym naprawdę niezły. A ty kim jesteś? Jestem dyrektorem firmy, odparł poważnie. Do końca drogi już nikt się nie odezwał. Krótko po tym wydarzeniu współpracownik został przeniesiony. Kiedyś zostałam zaproszona na przyjęcie urodzinowe pewnej znajomej. Przedstawiła mnie swojemu mężowi i próbowała zainicjować rozmowę, twierdząc, że pracujemy w tej samej branży. Wtedy mężczyzna zaczął opowiadać o swojej pracy, a ja zadawałam mu związane z nią pytania. Krótko po tym zaczął obrażać konkurencyjną firmę, twierdząc, że dzieją się w niej podejrzane rzeczy oraz że oszukuje ona klientów. Zapytałam się go, skąd wziął takie informacje, a gdy nie był w stanie wskazać źródła, popatrzyłam się na niego i rzekłam: Nie przejmuj się, właśnie masz okazję dowiedzieć się, czego tylko zechcesz, ponieważ rozmawiasz z właścicielką. Konwersacja natychmiast się zakończyła i zapadła między nami niezręczna cisza. Przerwałam ją uprzejmym pożegnaniem. W przeszłości zarządzałem sklepem ze papierosami, do którego przychodziło wielu chamskich klientów. Pewnego razu pojawił się u nas mężczyzna, który szukał nowego atomizera, więc pokazałem mu trzy najpopularniejsze modele. Są za drogie, podsumował i wskazał na produkt z przeceny. Nie był on najlepszej jakości, ponieważ stworzono go około 4 lata temu w ramach pierwszej generacji. Tamten atomizer jest zdecydowanie tańszy, lecz musi mieć pan na uwadze, że nie jest on zbyt dobry. Jest to jeden z pierwszych modeli, które pojawiły się na rynku. Wyjaśniłem mu szczerze. Facet jednak nalegał, że chce go kupić, więc mu go sprzedałem. W porządku, proszę jednak pamiętać, że nie przyjmujemy zwrotów. Ostrzegłem go, zanim skasowałem produkt. Minęły trzy dni, a on wrócił i zaczął narzekać, że sprzedałem mu kiepski atomizer. Przecież pana ostrzegałem, co nie zniechęciło pana do dokonania zakupu. Poinformowałem również, że nie przyjmujemy reklamacji. Wyjaśniłem spokojnie. Wtedy rozpoczęła się ogromna awantura, w której zażądał rozmowy z menadżerem. Zanim to jednak zrobił, zdążył zwyzywać mnie na wszystkie możliwe sposoby. Uśmiechnąłem się, odpowiedziałem, że nie ma problemu i udałem się na zaplecze. Po chwili wróciłem i rzekłem: Słyszałem, że ktoś tu chce pomówić z menadżerem. To jeszcze bardziej go zdenerwowało. Chcę rozmawiać z innym menadżerem, warknął na całe pomieszczenie. Tylko ja sprawuję to stanowisko, a teraz proszę opuścić mój sklep. Nie jest pan już tutaj dłużej mile widziany. Co prawda, było nade mną jeszcze dwóch przełożonych, lecz miałem pełne prawo rozwiązać tę sytuację na własną rękę i zdenerwowałbym ich, gdybym zawrócił im głowę taką sprawą. Na odchodne krzyknął: Jeszcze tutaj wrócę! W porządku, 400 metrów dalej jest posterunek policji, więc jak tylko się tutaj pojawisz, od razu ich wezwę. Odparłem wzruszony. Przykro mi, ale trzeba było mnie posłuchać, zamiast być sknerą i kupować najtańszy atomizer. Kilka miesięcy temu dostałam mandat za parkowanie. Kiedy czekałam w kolejce, aby go opłacić, zaczęłam rozmowę z kobietą stojącą obok. Okazało się, że została ukarana na mocy nowego przepisu za trzymanie swojej furgonetki służbowej zaparkowanej na ulicy przez miesiąc. Bulwersowała się, jak miasto stało się nazistowskimi Niemcami z powodu takich praw. Radni miejscy to łajdaki, jak oni mogą coś takiego nam robić? krzyknęła. Słuchałam jej w ciszy i cały czas kiwałam głową. Cóż, jestem członkiem Rady Miejskiej i pomogłam w tworzeniu tego przepisu. Zdecydowaliśmy się na niego, ponieważ ludzie tacy jak ona trzymają swoje samochody przed wjazdami do posesji i uniemożliwiają innym wyjazd. Kiedy podeszłam do kasy i pracownica przywitała się ze mną słowami: Dzień dobry, pani radna!, jej szczęka prawie opadła do ziemi.